Witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu. Zaczynamy pysznym śniadankiem, zdrowym. I już Wam pokazuję, co my tutaj mamy. Tu jest moja miseczka, tu jest miseczka Pawła. Paweł tutaj będzie mieć po prostu musli z mlekiem. I on będzie mieć bożonarodzeniową mieszankę. To jest musli z suszonymi owocami i orzechami. Taka wielka tuba, zobaczcie. I w ogóle jak pięknie wygląda. Już iście świątecznie. Do tego mu wrzucę jeszcze kilka malinek mrożonych, ok. A do mojej porcji użyję sobie mikołajowej niespodzianki i czarnej niespodzianki. Zostawię Wam oczywiście linki w opisie, będziecie mogli sobie poczytać, co tam w środku jest, ale w tej czarnej niespodziance, zobaczcie, są takie czarne kulki. To jest ciekawe, dlatego że to jest, słuchajcie, migdał lub orzech laskowy, oblany ciemną czekoladą i przyciemnione to zostało naturalnymi ekstraktami ze spiruliny i buraka, dlatego ma taki kolor. Także to będzie super wyglądać na mojej owsiance. Dodatkowo też właśnie mam jeszcze maliny mrożone. No i tutaj zobaczcie, suszony banan, żurawinka, orzechy. No ja uwielbiam taki miks i to jest fajne, ponieważ macie wszystko w jednym opakowaniu. I teraz właśnie jest taka fajna edycja świąteczna, także zostawię Wam linki do tych produktów. A ja zabieram się za zakończenie śniadania, zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie wyglądało ostatecznie. Zobaczcie, jak ta czekolada się rozpuści, to cała owsianka się robi taka czekoladowa. Tutaj też te maliny są w czekoladzie i to jest naprawdę obłędne. Więc to jest mój faworyt, zdecydowanie. Jestem właśnie w łazience i chyba Wam tego nie mówiłam, ale od chyba 3 miesięcy, jakoś tak, staram się olejować włosy. Ciężko mi powiedzieć, jak ja to często robię, bo raz wydaje mi się, że jest to 2 razy w miesiącu, a w następnym miesiącu uda mi się na przykład 4 razy w miesiącu, czyli raz w tygodniu. Ale no powiem Wam mniej więcej, jak to wygląda. A jeśli będziecie chcieli wiedzieć coś więcej, no to dajcie znać w komentarzach. No to kiedyś się na ten temat wypowiem może dogłębniej, ale też nie jestem w tym jakimś ekspertem. Natomiast to są rzeczy, które byście potrzebowali do takiego olejowania, które ja wykonuję. Na sam początek, i to zrobiłam już wczoraj, bo zawsze sobie taką miksturę nakładam na wieczór do spania, no to spryskuję sobie tą odżywką wcierką w zasadzie z jantaru włosy. Mniej więcej w tych miejscach wcieram, gdzie chciałabym, żeby po prostu uzyskać jakiś porost włosów. I wcieram po prostu w skórę głowy ten produkt. Później zwilżam włosy i nakładam aloes. Ja kupuję ten z Be Beauty, on jest naprawdę bardzo fajny i to jest moje chyba 3. opakowanie. Następnie to jest też moje już 2. opakowanie olejów, ale dlatego, że pierwszego nie skończyłam w całości, ponieważ Alex mi rozbił tą buteleczkę. Wyobraźcie sobie, co tu się działo w łazience, no ale tak, musiałam kupić kolejne, zmienili tą etykietę, ale skład jest ten sam i to są oleje Znakomi, 7 olejów. Tutaj macie wszystkie wypisane. No i później, jak już mam włosy zwilżone i mam nałożony ten aloes jako podkład, no to nakładam sobie te oleje. I tak zostawiam to wszystko do rana. Następnie rano przychodzę i nakładam sobie maskę na włosy. Tą maskę właśnie mam z Kalosa, miałam jeszcze 2 inne, ale już skończyłam. One wszystkie są bardzo fajne, tanie, a tego się nakłada dość sporo. I tak, i to jest pierwszy krok. Później myję 2 razy szamponem włosy. Akurat ten mam z Altery, on jest też bardzo fajny. I kolejno, jeszcze tutaj powinien być 1 krok, ale on jest zawsze inny. Nakładam sobie odżywkę już tak ostatecznie, więc no jest trochę tych kroków i żeby olejować włosy, wydaje mi się, że trochę trzeba mieć czasu. I też rano właśnie, żeby sobie te włosy dokładnie umyć, ale myślę, że to popłaca, ja widzę różnicę. Myślę, że byłaby jeszcze lepsza, gdybym do tego się bardziej przykładała, no ale tak. Przy włosach rozjaśnianych, takich jak ja mam, takie olejowanie myślę, że
Fajnie działa. Także to jest mój zestaw, a w zasadzie zaczęłam olejować przez moją siostrę, która mi właśnie to poleciła. I tak olejuję do dziś. I właśnie teraz jestem po tych trzech krokach i będę sobie myć włosy odżywką, później szamponem. Tak wyglądają te włosy, zobaczcie, po nocy. W koczku i z olejami. Czas to zmyć. Jeszcze sobie trzymam taką maskę przez 15-20 minut. Akurat w tym czasie, w którym trzymam maskę na włosach, nałożyłam sobie też maskę na twarz. Na włosach mam tą z Biowaxu, ją bardzo lubię. W zasadzie chyba już jest na wykończeniu. Tak, już jest tam niewiele na dnie. A maskę na twarz nałożyłam sobie coś, co kupiłam ostatnio w Contigo. W sumie z polecenia też pani ekspedientki. To jest marka Mia Cosmetics i to jest 5-minutowa maseczka oczyszczająca z kwasem azelainowym i glicyną. I naprawdę z całym sercem mogę Wam ją polecić. Jest super, uwielbiam ją nakładać, ona tak fajnie zastyga. No i ma super działanie. A w środku pokażę Wam, jaka to jest konsystencja. Też się bardzo ładnie nakłada, szybciutko, paluszkiem czy pędzelkiem. Ostatnio coś mi fokus nie działa. Nie wiem, czy nie będę musiała tego aparatu oddać na gwarancję, a nawet nie na gwarancję, bo ja chyba gwarancja mi już wygasła, ale ja płaciłam ubezpieczenie za ten aparat, więc mam nadzieję, że jeszcze się łapie, ale na pewno nie przed vlogmasem, to już po nowym roku. W każdym razie, tyle mam tej maseczki, ona ma taką konsystencję, no tak z połowę użyłam. No i właśnie mogę Wam powiedzieć, że jest super, chociaż ja już wiedziałam po pierwszym użyciu, tak mi się spodobała. Okej, to teraz idę dopić kawę, podpisywać na maile, poprzekierowywać, pogadać z moją menadżerką o różnych tam sprawach, bo dzisiaj poniedziałek, więc dużo rzeczy trzeba nadrobić. No i zaczynamy ten piękny tydzień, co prawda bez słońca, bo na polu szaro, buro i ponuro, czyli taka jesień. Nie do końca taką, jaką bym chciała, ale nie narzekamy, zabieramy się do roboty. Dzisiaj też idę na paznokcie wreszcie, bo już po prostu nie mogę patrzeć, nawet mi wstyd pokazywać te moje paznokcie, ale i tak dzięki mojemu fokusowi, który nie działa, nie pokażę Wam. Ostatni raz paznokcie robiłam sobie miesiąc temu, a dzisiaj idę właśnie, bo nie mam czasu się bawić i zdejmować, usuwać skórki, to jest dla mnie najgorsza ta obróbka, więc pójdę. I będę mieć piękne nowe paznokcie. Myślę, że na jeden kolor się zdecyduję, bo nawet nie mam czasu dłużej siedzieć, więc chcę szybko, sprawnie i tak. Tak wyglądają moje włosy po olejowaniu. Jak widzicie, no jeszcze widać, że one są trochę suche, ale naprawdę staram się o nie dbać, staram się robić tyle, ile mogę, żeby wyglądały ładnie i zdrowo. Na pewno będę musiała je przyciąć niedługo. Myślę, że to też im doda życia. I wybieram się do fryzjera. Wydaje mi się, że pójdę w grudniu, więc może zobaczycie na vlogmasie. I właśnie sobie je podetnę, może też odświeżę kolor, bo jak widzicie, tego odrostu już mam tyle. Ja chodzę 2 razy do roku do fryzjera na kolor. Kiedyś też byłam raz w roku i mi nie przeszkadzają te moje odrosty, tak generalnie. Nie widać, żeby to jakoś, nie wiem, straszyło, ponieważ mój ten naturalny kolor jest w miarę jasny, więc no nie wiem, jakoś nie razi mnie to po oczach, więc chodzę sobie 2 razy do roku i te włosy nie są aż tak zniszczone, mam takie wrażenie tym rozjaśnianiem. Wiadomo, że nie są idealne i na pewno gdyby nie były rozjaśniane, no to byłyby w lepszej kondycji, ale ja jednak bardzo lubię taki jasny kolor i w takim się czuję najlepiej, więc rozjaśniać na pewno będę. Jeszcze miałam Wam pokazać, co mam dzisiaj na sobie. Ubrałam sobie dzisiaj bluzę z Lamani.
Bardzo ją lubię, ona jest taka asymetryczna. O, teraz Wam nie pokażę, najwyżej później Wam pokażę do lustra tego w pokoju, jak będę gdzieś wychodzić, ale bardzo ją lubię, ma takie fajne tutaj taśmy. Niestety, ja musiałam je sobie tu podszyć, one są jeszcze dłuższe i wtedy wyglądają lepiej, ale Alex mi za nie łapał i musiałam je skrócić. No bo by mi to po prostu poniszczył, a po prostu dla niego to jest super zabawa, że sobie za te tasiemki łapie, ale ogólnie bluzę bardzo lubię, jest fajnie wykonana, bardzo fajnie tak jakościowo, i ja ją kupowałam na Moliera 2 i wtedy była jakaś promocja, pamiętam, ale już nie pamiętam ile, chyba 20%, i tak, bardzo, bardzo ją lubię, w ogóle lubię siebie w bluzach i chyba w takim stylu się czuję najlepiej, chociaż ostatnio powiem Wam, że bardzo kombinuję i raz chodzę ubrana bardziej elegancko, a raz właśnie typowo na sportowo, bardzo często łączę te dwa style i jakby nie umiem się zamknąć w jakichś takich szablonach modowych i bardzo lubię właśnie sobie pozmieniać, czasem ubrać sobie jakieś eleganckie buty i sukienkę, ale najlepiej jednak się czuję w trampkach i w sukience, czyli właśnie taka mieszanina dwóch stylów. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że grudzień się zbliża wielkimi krokami i podejrzewam, że ani się nie obejrzę i już zaczniemy vlogmas. Bardzo bym chciała dla Was nagrywać takie vlogmasy codzienne, ale na pewno w tym roku nie dam rady, mamy tyle rzeczy do ogarnięcia. Mój mąż jeszcze założył własną firmę teraz, więc już w ogóle naprawdę będziemy mieć tyle roboty. Jeszcze Alex i no dzieje się, naprawdę się dzieje. Więc będę się starać oczywiście i wiem, że czekacie. Pewnie sobie też obejrzę moje stare vlogmasy. Jestem ciekawa, jak to było rok temu. Pamiętam, że jeszcze rok temu obrabiałam filmiki i usypiałam go przy piersi, więc no jakby łączyłam wtedy dwie rzeczy na raz. Teraz już nie będzie to możliwe, ale może za rok na przykład będą vlogmasy codzienne, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie na pewno będzie tego sporo w grudniu. Nie wiem, czy uda mi się samej oglądać jakieś vlogmasy, ale na pewno będę chciała coś tam dla Was ponagrywać. Właśnie przyszedł kurier z zamówieniem z Zary i to będzie zamówienie całkowicie poświęcone Aleksowi, więc zaraz Wam pokażę, co tam dla niego kupiłam. Musieliśmy mu kupić kurtkę cieplejszą, dlatego że tamta, którą miał, po pierwsze już troszeczkę jest na niego za mała, nie wiem jakim cudem, bo kupowałam ją kilka miesięcy temu i dodatkowo no, ona też nie jest taka stricte zimowa. Także tutaj będziemy mieć taką cieplutką kurtkę, znalazłam z pierzem, no ale nie będę Wam mówić na sucho, po prostu Wam pokażę. Tam, tadam, to ta kurteczka. Zobaczcie, ja wzięłam rozmiar 86, tutaj Wam stawiam na miarę, myślę, że będzie dobra, ale już widzę, że jest naprawdę porządna i na pewno będzie cieplutka. Bardzo mi się podoba ten kolor, takiego jeszcze nie miał, zastanawiałam się jeszcze nad taką jedną zieloną kurtką, patrzyłam tylko na takie z pierzem i stwierdziłam, że w sumie teraz miał taką zieloną, więc może odmienimy mu i damy mu taką żółtą, bardzo mi się podoba. Więc przymierzymy później i jak będzie dobra, to na pewno zostawimy. Wzięłam mu jeszcze do tego taką czapkę. Myślę, że będzie fajnie wyglądać razem ten zestaw. I dwie bluzy musiałam dorzucić do koszyka, zobaczcie. Aha, i tej czapki już Wam pokazuję metkę. To jest coś takiego. Tutaj do tej bluzy. Wszystko brałam w rozmiarze 86. Ta bluza też super i tutaj jest jeszcze taka, zobaczcie, z takim pingwinkiem, z czapeczką. Aleksow jest bardzo ładnie w takim kolorze. O, i tutaj macie wszystkie informacje, także jestem bardzo zadowolona z tego zamówienia, nie mogłam się doczekać, żeby już zobaczyć te rzeczy. No i też teraz już po prostu chciałam, żeby jak najszybciej przyszła ta kurtka, bo wiem, że będzie mu cieplutko i fajnie w tym zestawie. Zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądać, ta bluza z tą kurtką. W sumie ta też. No, ekstra. Czadzior.
Tak, kaczuszkę zobaczyłeś. A gdzie jest helikopter? Ulanga. Tam, tak. Kaka. Tak, ptaszki na drzewku. Chcesz zobaczyć tą książeczkę? Fajna jest, co? Cia? Okej. Okay. Kaka. Brum, brum. Brum, brum. Gdzie jest brum, brum? Brum, brum. Tutaj, autobus. Ma koła. A gdzie jest osiołek? Czy ty widzisz osiołka? Nie. Ale gdzie jest? O, tutaj. Za zagrodą, tak? Podjada jabłuszka z koszyczka. Co nie? Może pokażesz swoje klocki nowe, co? Pokażesz? Tak. Tutaj otworzymy. Wow, jest wieża, samochód. To jest Aleksa ulubiony obiad, czyli klopsik, ziemniaczki i marchewka. Już idę na paznokcie, zobaczcie. Taki odrost i zaraz będą piękne, nowe. Sama nie wiem dzisiaj na co się zdecyduję, chyba na jakieś jasne, ale w zasadzie nigdy nie planuję, bo później i tak zawsze wychodzi coś innego. Jestem już w domu i pokazuję Wam moje nowe paznokcie. Są przepiękne. Stwierdziłyśmy, że robimy coś jasnego, tak jak chciałam, ale już robimy zimowe. Dlatego, że pewnie pójdę dopiero przed świętami, pochodzę w nich miesiąc, jak to ja, lub jakieś 3 tygodnie. Także myślę, że akurat będą na grudzień. Są naprawdę piękne i nie będzie też tak widać odrostu, więc spoko. Dajcie znać, czy Wam się podobają, ale mi bardzo. O, tu druga ręka. Nie jest symetrycznie, ale fajnie. Nie wiem, jak to się stało, ale dzień już dzisiaj dobiegł końca. Bardzo szybko mi dzisiaj dzień minął. I tak, z łazienki żegnam się z Wami. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, zaglądajcie na Instagram. Tam dużo, dużo, dużo nowości. Dużo zdjęć i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!